Marzenie ściętej głowy. Wiecie, mój ojciec, już 15 lat świętej pamięci Antoni, to był strasznie robotny chłop. Skończył gimnazjum i miał małą maturę, ale kiedy się ożenił i przyszedł jako niepilec do Sporysa na gospodarkę naszej mamy, to nie wiem, czy czasem więcej nie miłował tej dziadajki i wszystkich łogonów stajni, aniżeli nos, mamę i dziecka. Kuj, krowy, bycki, świnie, króliki, no i zawdy od 1 maja dwa barany musiały gonić po sadzie i beceć, bez tego żyć nie umiał. Wszystko by było, ino jeszcze nie mógł się doczekać męskiego potomka i ciężko nad tym banował. 2 roki po wojnie urodziła się pierwsza córka i cieszył się ciężko, bo nie wiedział, co będzie dalej. Potem za 3 roki mama powiła bliźnioki, dziewce i chłopca. Co z tego, kiedy akuserka za Romu powiedziała, że chłopiec umrze, a dziewce też lepiej, co by Pan Bóg zobrał, bo będzie ułomne. Zaro zaprzągnął konia, a było to przed godnimi świętami, połowił dzieciątecka w pierzynę, wziął na sołujno i tym prędzej pojechali do księdza, co by ich ochrzcić. Chłopocek Sylwuś umarł, biedocek na drugi dzień, a dziewczątko mu się dobrze żyje po dziś dzień. Ale wiecie, tata ją sanował i zawdy godał, że jest wątło i trzeba ją oszczędzać. Za niecałe 2 roki ją przysła na świat. Nierad mu było być, kie jego sprzęzień Scepon, co zaś miał 2 synów, sedził z niego, ze ino umie same dziurawce zmajstrować. Dobrze, że tata nie był ruchliwy, bo by mu ryj łobił. Wartko mu potem strzeliło do głowy, co by mnie ćwiczyć jako chłopca. Dość prędko nauczył mnie kosić kosum, łoblec i powozić kuniom i przyuczał mnie do męskiej roboty. No i gorsze było, jak mi kozoł zabić koguta, żeby było co na obiad w niedzielę ugotować. Bo nas tata w sobotę brał pod pachę saksefon i chciał grać na wesele albo na zabawę. Co by jaki gros zarobić? A jako nasza mamulka po ciężkiej chorobie umarła w 1963 roku, to za 2 roki się ożenił, co by nam lżej było i żeby my się uczyć mogły. No i się jeszcze potem dopełniło, bo z naszą drugą mamą miał kolejną córkę. Widać już mu to było z nieba pisane i tak być musiało. Dopiero był dumny, kiedy miał 4 zięciów, a potem to już i więcej wnuków. Jego marzenie się ziściło pod koniec jego życia.